Cześć, witajcie. No cześć, mamy kolejną tygodniówkę. No. Tło mi dzisiaj nie działa, pogoda jakaś się gorsza zrobiła, słońce mniej świeci, może to dlatego. Może dlatego, ale nudny był ten tydzień, nie? Jak uważasz? Bo tak jak popatrzyłem na te nowości w tym tygodniu, to tak w zasadzie poza jedną dużą premierą, taką, która zwróciła powiedzmy uwagę, to średnia. W zasadzie patrząc z polskiego punktu widzenia, to nawet i ta duża premiera też taka nie do końca, bo marka, która jeszcze u nas jest nieobecna. Tak, u nas rzeczywiście nic nie było. Europa też była biedna, jeżeli chodzi o jakieś takie premiery, dlatego że były same takie, przepraszam, ogryzki. W związku z tym właściwie niewiele ciekawego się zadziało, ale jakieś premiery są. Tak, to może wiesz co, zróbmy tą egzotykę, póki co egzotykę oczywiście, bo faktycznie telefony robią wrażenie. Vivo pokazało modele X50 i X50 Pro. Mało tego, jest jeden model, którego nie pokazali, bo nie pokazali X50 Pro Plus. Znaczy pokazali na moment, a później zaraz go schowali. No tak, bo prawdopodobnie on dołączy później. No tak, tak podejrzewam, że wrzucili na razie te X50. I tak naprawdę ta standardowa X50 to tak... No taki nawet można powiedzieć trochę zwyczajny telefon, AMOLEDowy ekran Full HD i nieco ponad 6,5 cala, w środku Snapdragon 765, bateria 4200, przepraszam, ale z szybkim ładowaniem 33 W. W sumie nic takiego, kurczę, ekstra, porywającego. No po prostu fajny telefon, średni. Jest wyświetlacz, który pracuje w 90 Hz, no tak jak we flagowcu. W wersji podstawowej dają to, co jest we flagowym, chociaż no, procesor jest jaki jest, to jest średnia półka, taka wysoka średnia, ale jednak średnia. Jest tak, że właściwie trudno powiedzieć cokolwiek bardzo dobrego. No, może to szybkie ładowanie 33-watowe, które jest również podobnie jak w wersji tej wyższej o oczko z plusem. Czy w wersji Pro, przepraszam, bo w wersji z plusem jest jeszcze wyższa. No. Aparaty właściwie standardowe. Ja się troszeczkę dziwię, że oni nie dali teleobiektywu, dlatego że zamiast teleobiektywu jest 13 portretowa i 8 szerokokątna. Po co? No po co coś takiego robić? No ale dobra, no tak wymyślili. Plus jeszcze ta 5 do makro, która też właśnie, no jest, no jak ktoś lubi makro, to będzie jakieś zdjęcia robiła. Robi sztukę, no dużo ciekawszy jest ten model z Pro, bo ma coś, co go wyróżnia chyba, kurczę. Ale to poczekaj jeszcze moment, bo ja policzyłem ceny wszystkiego, w związku z tym mogę wam powiedzieć, jakby wyglądały ceny w Polsce z VAT-em. Za wersję 8, 128 giga, 2,5 tysiąca. Także cena nie jest wcale niska bardzo. Za wersję 8 256 giga 2800 zł. Także tutaj gdybym miał brać, to jednak bym się zdecydował na tego 300 droższego. Przy czym warto pamiętać, że u nas one byłyby prawdopodobnie jeszcze droższe. Dokładnie. Także to nie jest takie proste. No dobra, to co z tą Pro, bo zacząłeś mówić o Pro. No Pro, słuchajcie, ma, to jest ten telefon, o którym też żeśmy kiedyś gadali, nawet się chyba trochę spieraliśmy, z takim wielkim, jednym, mocno zaakcentowanym obiektywem. Ale dlaczego nie jest taki wielki? On jest wielki dlatego, że ma zawieszenie gimbalowe, czyli zawieszenie o dużo większym stopniu ruchu niż klasyczna stabilizacja optyczna, no bo w optycznej tam te soczewki pracują, prawda, ona się trochę porusza względem matrycy, ale nie jakoś tam potwornie dużo, no kompensują te drgania, te silniczki, ale mają no, jakiś tam ograniczony zakres ruchu. Natomiast tutaj to gimbalowe oko, no to tak jak gimbal, czyli to urządzenie stabilizujące aparat fotograficzny, kamerkę czy telefon, ma dosyć duży zakres ruchu i na przykład może śledzić obiekt poruszający się, a do tego może w bardzo dużym stopniu tłumić drgania telefonu, czyli możemy sobie tym telefonem kiwać na różne strony, a film będzie nagrywany stabilnie. No i oczywiście przy fotografii nocnej też to ma spore znaczenie, no bo będzie nam kompensowało drgania naszej ręki. Chociaż ten aparat, no to nie jest jakiś super, hiper, ekstra aparat, bo to jest, o ile dobrze pamiętam, IMX598 od Sony, czyli 48 mega. No tylko, że tu robotę robi to jego zawieszenie. Dużo lepsze niż w zwykłej optycznej stabilizacji. Ma być, zobaczymy, no bo umówmy się, tak na razie producent nam to pokazał w materiałach marketingowych.
A jak będzie w praktyce? No jestem strasznie ciekaw tego telefonu, tylko że no, chyba nie będzie nam dane tego wypróbować, bo Vivo tak no, opiera się trochę z tym wejściem do Polski, mieli wchodzić i tak już wchodzą, dzięki Bogu, z pół roku chyba. To znaczy ja powiem szczerze, że troszeczkę jestem przeciwny, dlatego że nazwanie tego gimbalową stabilizacją może być mylące. Większość z Was prawdopodobnie wie, jak wygląda gimbal. No, telefon, a nawet zawieszenie obiektywu w telefonie nie bardzo ma z tym cokolwiek wspólnego. Gimbal ma znacznie większe możliwości. Tutaj to zawieszenie jest oczywiście znacznie bardziej skomplikowane i powinno być znacznie lepsze od optycznego zwykłego. Z tym, że ja mówię w tej chwili z własnego doświadczenia i z telefonów, które ja sobie testuję samodzielnie, optyczna stabilizacja, którą do tej pory testowałem w telefonach różnych, w zasadzie wystarcza. Nie zdarzyły mi się chyba jakieś scenariusze, przy których ta optyczna stabilizacja, jakby to byłoby zbyt mało. W związku z tym nie wiem, czy dokładanie dosyć drogiego i mechanicznego, a w związku z tym zawodnego elementu do smartfona ma sens. Oby miało. Bardzo możliwe, że tutaj rzeczywiście użytkownicy jakby pokażą coś nowego, także to rzeczywiście cokolwiek da. Na razie ja widzę taki problem, że Vivo pokazało stosunkowo drogie rozwiązanie, które dla mnie na razie nie bardzo ma zastosowanie. To jest technologicznie bardzo fajne, mnie się to bardzo podoba, że ktoś kombinuje i że ktoś próbuje zrobić coś nowego. Natomiast troszeczkę, mówię, nie widzę, co by tu można było ulepszyć w stosunku do optycznej stabilizacji, która już jest w tej chwili we flagowcach bardzo dobra. To, co warto by było tutaj jeszcze powiedzieć, no, przepraszam? Wejdę Ci w słowo, ulepszono marketing. Jest to coś, co pozwala temu smartfonowi wyróżnić się na rynku, bo gdyby nie to tak, zawieszenie aparatu, tak. To w zasadzie byśmy po prostu powiedzieli, a no słuchajcie, Vivo pokazało nowy telefon, jedźmy dalej. O, czyli tak, działa. Z jednej strony on wygląda rzeczywiście, wyróżnia się wśród innych smartfonów ze względu na to duże oczko z tyłu, zawieszone na tym, w tym nowym rodzaju stabilizacji. Natomiast z drugiej strony, mówię, nie wiem, czy cena i specyfikacja w jakiś sposób, czy gdzieś nie zrobili fejla, czy gdzieś się nie okaże nagle, chociaż właściwie to są Chiny, tam to się powinno sprzedać. Otóż to. Specyfikacja jest właściwie niemal identyczna jak w wersji podstawowej. Tutaj właściwie nawet pamięci są takie same, procesor jest taki sam. Różni się troszeczkę bateria, bo jest 4315 w porównaniu do 4200 w wersji podstawowej. Jest ładowanie też takie samo, czyli 33-watowe. Też, znaczy właściwie tutaj mamy właśnie IMX-a 598, tak jak Adam mówi, 48-megapikselowego, bo w podstawce nie wiem, powiem szczerze, jaki jest aparat. W podstawce jest chyba to samo, tylko z klasycznym jakby mechanizmem, tak, bez tego gimbala. No i pewnie... Możliwe, ja po prostu nie znalazłem, jaki tam jest. O ile pamiętam, to tak jest. Natomiast tutaj już widać kawałek myślenia, dlatego że poza tym głównym 48-megapikselowym jest 13 do portretów, podobnie jak w podstawce, ale tutaj dorzucono oddzielnie 8 do zdjęć szerokich i drugą 8 z teleobiektywem. Także jest dosyć fajnie. Oni co prawda nie podają tutaj ani zoomu bezstratnego, ani hybrydowego. Podają zoom cyfrowy 60-krotny. Znaczy, wiesz co, na slajdzie z konferencji było o bezstratnym 5 razy, natomiast... Nie się nie chce wierzyć, niestety. Właśnie tu jest to, że znowu jest ta płynna granica, co jest nazywane bezstratnym, czy to realizowane faktycznie obiektywem, czy hybryda, bo coraz częściej ostatnio zauważymy, że producenci zbliżenie hybrydowe, czyli realizowane zarówno cyfrowo, jak i po części optycznie, już też nazywają bezstratnym. No, no tak, no bo jak nie ale możesz tak, czegoś przeskoczyć technologicznie, to przeskakujesz marketingowo po prostu, tak? Nie, okay, no zaraz się okaże, że w ogóle będzie tylko cyfrowy podawany, powiększenie 120 razy, kupujcie smartfona. Największe na świecie, tak? Będzie, bo Xiaomi coś takiego kombinuje, ja ale... Wiem, dlatego mówię o tym. Czy właśnie... Powiem Ci tak, jak zobaczę, to uwierzę, ale prawdopodobnie to, o, chałubice tu widzicie? No, tak to będzie działać.
Natomiast wracając jakby do serii X50, ten trzeci, który tak się pojawił i zniknął jak sen złoty, ma i różni się rzeczywiście, zarówno od wersji Pro, jak i od tej wersji podstawowej. Pierwsza rzecz, którą się różni, to jest wyświetlacz, który tutaj pracuje z kolei na częstotliwości 120 Hz, także jeszcze większej. Różni się jednostką główną, dlatego że jest Snapdragon 865, czyli to już jest jednak wyższa półka. I aparatami. Tutaj nie ma tego zawieszenia gimbalowego, co jest dziwne, bo to jest Pro z plusem, ale nie ma zawieszenia gimbalowego. Natomiast aparaty rzeczywiście niosą ze sobą pewną nowość, dlatego że chyba jest to pierwszy smartfon z matrycą Samsunga GN1, taką matrycą z dosyć dużymi pikselami, z dużą matrycą, z dużymi możliwościami. Poza tą główną 50-ką w X50 Pro z plusem jest jeszcze 32 megapiksele, 13 plus 13 z tyłu. Także liczymy na to, że też pewnie będzie portretowy plus szerokokątny plus tele, bo takich szczegółów niestety nie podali, ale tak się spodziewamy. I jeżeli chodzi o wersję pamięci, to jest 8/12 RAM-u, 128, 256 giga flesza, 4350 bateryjka, czyli też znowu o leciutko wyższa i to ładowanie 44-watowe. Nie ma cen podanych na ten najdroższy, natomiast znalazłem również na slajdzie z prezentacji, że miałyby być trzy wersje. 8128, które miałoby kosztować 3580, 8256, które miałoby kosztować 3950 i 12256, które miałoby kosztować 4300. Tak to wygląda. Już wiesz, czemu zabrakło gimbala. No, dołożyli mocniejszy procek, mocniejsze bebechy, droższy ekran, a ceny, no dobra, okej, przyznaję, skoczyły, ale nie, pewnie nie o tyle, o ile by były wyższe, gdyby jeszcze tego gimbala tam wsadzić, nie? Bo ja nie podałem naszym widzom jeszcze w cen wersji Pro. Pro 8, 128, 300, 8256 czy 370, z watem oczywiście liczone. Mhm. Czyli bliskie także, temu, czego można by się było spodziewać. Ten przeskok na mocniejszego Snapdragona i mocniejszy wyświetlacz i szybsze ładowanie, co też kosztuje, no nie jest, nie ma jakiegoś takiego nieziemskiego odzwierciedlenia w cenach, bo pewnie gdyby dołożyli gimbala, to by było nie tam kilkaset złotych różnicy, tylko z 800 do 1000. No tutaj pomiędzy tą wersją najdroższą, też nie tania jest, nie? Pomiędzy wersją najdroższą Pro, czyli 8256, a najdroższą Pro Plus, jest 1000 zł różnicy, no tylko jest też różnica, bo tam jest 8, a tu 12 RAM. No to wiesz, no to... Poza tymi innymi różnicami oczywiście, które tam są, tak? Bo poza tym wszystkie te, które jeszcze wymieniłem. Także nie są to porażające różnice. No w każdym razie różnice są i bardzo możliwe, że masz rację, że zrezygnowali rzeczywiście z zawieszenia gimbalowego tak właśnie ze względu na... Wiesz, chociaż mówię, tak teraz sam siebie próbuję przekonać, że ta matryca Samsunga nowa też pewnie z racji tego, że jest nowa, ma duże piksele, to będzie droższa. No. Nie wiem, dobra, słuchaj, pokaże się ten telefon, to myślę, że o nim pogadamy, bo też w sumie będzie warto. A coś czuję, że oni go po prostu zostawili jako taką premierę ekstra i go zaprezentują nam pewnie jakimś osobnym evencie online, który będzie znowu trwał 2 godziny i tak dalej. Albo jeszcze mają po prostu rzecz niedorobioną, to znaczy nie ma albo jakichś certyfikacji, albo nie ma wyprodukowanych tyle egzemplarzy, żeby już się chwalić, bo to nie ten etap i tak dalej. Ja myślę, tak. Powody mogą być bardzo różne. Powodów jest sporo, ja tak nieśmiało podejrzewam, że może chodzi właśnie o tą nową matrycę. No skoro jest nowa, to może Samsung jeszcze nie zdążył jej natłuc naprodukować tyle, żeby zapewnić ileś tam powiedzmy tysięcy sztuk tego podzespołu do normalnej, płynnej produkcji dla Vivo. A no bierzmy pod uwagę, że epidemia akurat była mniej więcej w tym czasie. I kurczę, też mogła Samsungowi trochę plany produkcyjne popsuć. No. Nie wiem, to jest oczywiście moja teoria, no ale tak ja sam siebie tą teorią przekonałem. No to... Znaczy możemy sobie zgadywać, ale rzeczywiście pozostanie to słodką tajemnicą producenta, z jakiego powodu. Dobra. Trochę pokazali, a trochę nie pokazali.
Natomiast jest jeszcze jedna nowość Vivo, która nie jest nowością, mianowicie model IQOO3 5G pojawił się na rynku, kurczę, chyba chińskim, chociaż tej chyba chińskim, w wersji Transformer. Taki z tematyczną obudową, z dodatkami tematycznymi. Co prawda nie umywa się do Ewy, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, bo to nie jest aż tak bogaty zestaw. No niemniej jest tematyczny, jeżeli ktoś chce sprezentować. To jest tani telefon, także wiesz. To jest telefon dość tani, więc dość. Z tym gościem, ale inaczej, jak na gamingowy. O, w segmencie gamingowym to nie jest drogi model. Po prostu. Ja tylko wam przypomnę, że tam jest Super AMOLED 6,44, bateryjka 4400, ładowanie 55-watowe, czyli takie jeszcze większe niż tych, o których dzisiaj mówiliśmy. Zestaw aparatów 48, 13, 13, 2 i ta wersja z Transformers, ta tematyczna, występuje tylko z pamięcią 12 giga RAM-u, 256 flesza i kosztuje w sklepie firmowym producenta, nie pamiętam ile, natomiast przeliczyłem to, ile tam kosztuje z VAT-em na polskie i u nas by kosztowało 2,450. No, więc sami wiecie. A to ja wam jeszcze podpowiem, że standardowy model tegoż telefonu ja niedawno przetestowałem, jest recenzja u nas na kanale, a zrobiłem to chyba jako pierwszy w Polsce. Także no, taka autoreklama malutka. Co tam jeszcze, Jacku, ciekawego znalazłeś? Honory Play wreszcie wypłynęły, bo co prawda wspominaliśmy, że są przecieki, że specyfikacje gdzieś tam się pojawiają, ale nie było niczego oficjalnie. Natomiast w tej chwili mamy dwa Honory Play 4. Play 4, czyli podstawkę, i Play 4 Pro, czyli tą wersję teoretycznie troszeczkę wyższą, różniącą się od podstawki. Zacznijmy od ciekawostki. Przepraszam? Zacznijmy może od ciekawostki, bo to w sumie było najfajniejsze w tych telefonach. To znaczy? Pojawił się filmik, w którym pokazywano, że Honor Play 4 Pro będzie mieć termometr. Tymczasem, kurczę, ja wertowałem specyfikację tego telefonu na stronie sklepu, czy tam na stronie producenta, i kurczę, ja nie znalazłem termometru, a ty znalazłeś? Widzisz, problem rozbija się prawdopodobnie o to, o czym mówiliśmy, nie wiem, czy tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, kiedy mówiłeś, że w wersji Pro widać IRDę, a ja mówiłem, że to, że widać, niekoniecznie oznacza, że ta IRDA tam jest. Dobra. I teraz tak, w wersji Pro, co prawda nie od tego miałem zacząć, tylko jednak pojechać od wersji podstawowej i od specyfikacji, ale dobrze. Już. A ja ci zawsze popsuję plany, widzisz. Jest tak, że w przypadku tej IRDy to jej nie ma. Producent twierdzi przy wersji Pro, że tam nie ma IRDy, pomimo tego, że na renderach jest dziurka, która wygląda na diodę podczerwieni, nadajnik, odbiornik, to podobno jednak nie ma. Natomiast co prawda w oficjalnych specyfikacjach nie ma na ten temat żadnej mowy, znaczy nie ma mowy o czujniku temperatury i o możliwości mierzenia temperatury. Natomiast chińskie serwisy i chińscy dziennikarze, którzy tą premierę jakby troszeczkę bliżej oglądali niż my, twierdzą, że będzie specjalna wersja Honora Play 4 Pro, która będzie miała pomiar temperatury od minus 20 do 100 stopni Celsjusza. I o to tak wyjaśnienie mi chodziło, ale chciałem, żebyś to ty powiedział, żeby nie było. Jest jeszcze, no, jakby taka ciekawostka poboczna, bo Jacek powie dużo o specyfikacji, a ja bym zwrócił po prostu na jedną rzecz uwagę. Cyferki cyferkami, ale kurczę, jak dla mnie, to te telefony się bardzo mocno różnią, tak jakby w ogóle to nie była rodzina podstawka plus Pro, tak jak na przykład Vivo było, coś tam dołożyli, mamy Pro. Tutaj ten Pro jest zupełnie w zasadzie inny od tego bazowego modelu. Bo tak, różni się tyloma rzeczami, że kurczę, pokrewieństwa ja tu nie widzę, no sorry, może poza stylizacją, ale mówmy się, że ta no też nie jest jakaś, kurczę, bardzo mocno oryginalna, nie? Takim wypadło, przy czym ja akurat nie mam o to pretensji. Dla mnie smartfony w tej samej rodzinie mogą się krańcowo różnić, nie mam nic akurat przeciwko. Bo bardziej budowanie klonów, niektórzy Chińczycy akurat celują w budowaniu klonów, gdzie wersja Pro różni się tym, że w wersji podstawowej było 2 giga RAM-u, a w wersji Pro jest 3 giga RAM-u i to jest jedna różnica, tak? W przypadku tych Honorów, tak jak Adam mówi, rzeczywiście jest zupełnie inaczej, tutaj właściwie wszystko się różni.
Czwórka ma wyświetlacz 6,8 cala Full HD Plus z dziurką z przodu. Wykorzystali tutaj Mediateka Dimensity 800, czyli ten niedrogi stosunkowo procesor Mediateka z obsługą 5G. Jest bardzo dużo wersji pamięci, z tym, że do sprzedaży jest tylko 828 w tej chwili w sklepie firmowym Honora, ale będzie i 64, i 128, i 256 giga flasha, i będzie 4,6,8 RAM-u. Na razie, tak jak wspomniałem, tylko 828. Bateryjka 4300 z ładowaniem 22,5-watowym. To nie jest najwyższe ładowanie Huawei, ale i tak fajnie, że jest. Aparaty z tyłu 64,822, czyli podskoczyli jakby o oczko, bo standardowo się dorzuca jakby w tej klasie 48 megapikseli. No ale z kolei nie ma tyle obiektów. Ale nadal mają w magazynie. Tak, tak. Z przodu jest 16 megapikseli. Smartfon ma jacka, bo to jest dosyć istotne, bo nowe Honory ostatnio nie miewają jacków. Tutaj jest jack. Będzie czarny i niebieski i ta wersja 828, o której wspomniałem, że jest w sklepie Honora, u nas w tej chwili w przeliczeniu z VAT-em kosztowałaby 1430 zł, czyli jest to, kurczę, fajny budżetowy, gdyby tyle miał kosztować, fajny budżetowy smartfon. Jasne, jasne. Bardzo mi się to podoba, bo i obsługa 5G, i duży wyświetlacz, i kurczę, całkiem sympatyczny aparat, i kurczę, pamięć duża, wszystko po prostu jest ok. I cena przy tym wydaje się stosunkowo niska. W Chinach tak, przynajmniej, tak? Pamiętajmy o drobiazgu. Pamiętajmy o drobiazgu w postaci usług Google. No niestety... Tak, tak, to cały czas tak. Nawet gdyby te modele trafiły, bo możliwe, że trafią do nas, ale raczej nie pod tą nazwą, nie? To właśnie też by były tak dosyć fajnie wycenione, no właśnie ze względu na brak Google'a, no bo to trzeba jakoś zrekompensować. No, ale słuchaj, sam wiesz, bo on nawet jak na Chiny jest tani. Tak. Jeżeli Chiny nie korzystają z Google'a, to to tak czy inaczej jest propozycja bardzo, bardzo fajna, no jeżeli chodzi tak, o... Tak, nie, ja mówię już, ja patrzę już trochę z perspektywy naszego rynku. Nie, no wiadomo, że na rynek chiński, no to w ogóle o Google nie ma co wspominać, bo po co im to. Natomiast no nadal wiadomo, że cena europejska w stosunku do chińskiej, no wiadomo, że zawsze rośnie, ale nadal w tym przypadku tego modelu by były szanse na to, że ta cena pozostałaby na sensownym poziomie, nie? Nie, no mówię, 1400 czy 1500 zł tutaj u nas to jest całkiem, z tym, że oczywiście u nas trzeba pamiętać, nie ma usług Google, Chińczykom to rurka, im nie są potrzebne. W związku z tym u nich cena jest po prostu przebojowa według mnie na ten model akurat. Mhm. I jeżeli chodzi o czwórkę Pro, wyświetlacz jest rzeczywiście, ma inny rozmiar i jest mniejszy, bo tutaj jest 6,57, czyli blisko 6,6, tam przypomnę było 6,8. Jest również Full HD Plus oczywiście, z tym, że tutaj z przodu mamy lornetkę, czyli podwójną dziurkę. Smartfon jest w trzech kolorach. No i tu zdecydowano się na firmowe rozwiązanie, czyli Kirina 990. Skok jednak jest dosyć spory jakościowy. To jest również oczywiście procesor 5G. Z tego, co widziałem, w tym momencie jest jedna wersja tylko pamięci, natomiast będzie więcej. Jest też tylko 828, natomiast będzie jeszcze i 256 flesza, i 6 giga RAM-u poza tą ósemką. No tak, no i mniejszy wyświetlacz to i akumulator odrobinę mniejszy, bo 4200, ale za to 40 W ładowanie. Więc tak, to jest bardzo fajne. Też kolejny taki konkret. Jest tam trochę dziwny układ aparatów, powiem szczerze. Jest taka średniopółkowa matryca Soniaka IMX600 i drugi aparat z matrycą 8 megapikseli i z obiektywem tele. I to jest w zasadzie wszystko. Nie ma szerokokątnego, nie ma żadnego dodatkowego aparatu. Ja powiem szczerze, chyba pierwszy raz się spotykam z takim układem, że poza głównym aparatem jest jeszcze teleobiektyw. Według mnie to jest dobry układ oczywiście, chociaż niektórym może... Ale to jest spotykany, praktycznie chyba nie występujący w przyrodzie i w modelu Pro przede wszystkim. Tak, no właśnie o tym, znaczy jak na model Pro to dwa aparaty to jest troszeczkę mało względem jakby standardu, natomiast z kolei układ aparatów jak na Pro jest całkiem okej, bo powinien być obiektyw tele w wersji Pro, tak? Ale widzisz,
I tu dochodzimy znowu do tego czujnika temperatury, bo podejrzewam, że Honora byłoby stać, żeby tam wrzucić jeszcze oczywiście dwie kolejne dwójki, żeby wyrobić ilość sztuk aparatów na tyle, ale może właśnie dlatego tylko są dwa, bo będzie ta wersja z termometrem, który trochę miejsca pewnie w obudowie zajmie i możliwe, że ta ramka, bo kiedy popatrzycie na rendery, to widać, że pod aparatem oraz obok niego, pod diodą LED jest takie spore, puste miejsce w kształcie litery L. Oni to zapełnili tam różnymi napisami, ale może właśnie to jest miejsce na ten czujnik. I żeby nie robić za dużo wersji tego samego modelu, po prostu przygotowali sobie zaślepkę, a wariant z czujnikiem będzie miał tamże czujnik i ten aparat stanie się kompletniejszy. No. Trudno gdybać, tym bardziej, że oni akurat podają w wersji prolaserowe autofokus, on gdzieś się musi mieścić. No, możliwe, że go po prostu nie widać na renderach, natomiast on tam jest przeszklony. Wydaje mi się, że albo on jest pod tym napisem AI, czyli jakby zaślepką w miejscu jednego z obiektywów, zaraz pod diodą, albo pomiędzy nimi, bo tam też coś widać, ale no, nie ma co gdybać, jak się nie ma telefonu w ręku na renderze, to wiesz, może być dużo, nie? W każdym razie Sony podają, znaczy właśnie na renderze nie widać tego laserowego autofokusa, natomiast twierdzą, że laser jest. Podaje Honor trzykrotny zoom bezstratny, pięciokrotny hybrydowy i trzydziestokrotny cyfrowy. Akurat mamy jasność. Te aparaciki z przodu z kolei to jest matryca 32 plus 8. Ta ósemka jest szerokokątna, także duża szerokokątna selfie. To jest sensowny zestaw jak na przedni aparat, bo na przykład dokładanie dwójki z przodu do rozmywania tła to dla mnie trochę ten nonsens, bo i pojedynczym obiektywem, szczególnie jak nie ma, jak jest ostrość na stałe, to się to też daje zrobić i ten drugi jest zbędny. A tu szeroki kąt jednak robi robotę. Także... I tutaj w tym smartfonie nie ma w gniazda jack, o czym warto pamiętać. Co prawda oni dorzucają do pudełka. Karty, nie? Przepraszam? I chyba na kartę też nie ma miejsca, bo nie zauważyłem. Tak, karty nie ma. W tym pierwszym jest na no, memory, natomiast tutaj rzeczywiście nie ma miejsca na kartę. Dziwnie tak, trochę, no ale tak W dniu premiery była dostępna wyłącznie ta jedna wersja, o której mówiłem, czyli 828 giga w przeliczeniu z VAT-em na Polski 2080 zł. Nie jest to jakoś strasznie dużo, ale smartfon też mówię, jest dziwny, tutaj trzeba by się było zastanowić, czy akurat ktoś takiego potrzebuje. Natomiast ta wersja z czujnikiem temperatury miałaby kosztować stosunkowo niewiele więcej, bo ten czujnik to nie jest jakiś ogromny koszt. I to miało być 2150, tutaj głównie oprogramowanie, tak jak mówiliśmy, nie wiem, czy dwa tygodnie temu, czy tydzień temu o tych kamerkach, które rejestrują podczerwień, to tutaj głównie jest to rzeczywiście kwestia oprogramowania bardziej niż sprzętu po prostu. Mhm. Mamy coś jeszcze z, że tak powiem, stajni Honora? Mamy. Mamy. Mamy z Honora, z tym, że mamy z Honora właściwie rzeczy archiwalne do wspomnienia. Dziennikarsko zróbmy. To może ty powiedz o tym z Chin, co? To znaczy właściwie, ale bo żaden nie jest z Chin, oba są z Europy. To znaczy jest przygotowywana wersja Honora, znaczy wersja, jest Honor 30S przygotowywany na Europę, z tym, że on się bardzo różni od tego 30S, który jest znany w Chinach. Jest to zupełnie inna konstrukcja, ale też nam znana, bo to jest powtórka z nowej, powtórka z jeszcze jednego. Z P40 Lite 5G, no, z tego co widzę, i z nowej 7 SE. Czyli mamy, to mi się strasznie mi się to spodobało, tak siedziałem, tak mówię, fajna łamigłówka. Telefon ma nazwę od innego telefonu, a jest odpowiednikiem dwóch jeszcze innych telefonów. No. Ja mam tak na co dzień w katalogu i to nie tylko w przypadku Honora, ale i w przypadku Vivo, tak w przypadku Oppo, w przypadku właściwie wszystkich chińskich i nie tylko chińskich marek, bo Motorola na przykład robi, znaczy Motorola też chińska marka. Też ostatnio coś takiego odpadnie. To samo. No. Może poza Samsungiem chyba w tej chwili, bo oni rzeczywiście... No, Samsung się trochę ogarnął z nazewnictwem, ale też nie czasy, czarza, kiedy było Dual Core Prime, coś tam, nie? W każdym razie to jeżeli chodzi o 30 jest, natomiast z kolei w brytyjskim oddziale za stówkę, tylko za 100 funtów, pojawił się Honor 8S 2020. Z tym, że powiem szczerze, że nie bardzo wiem, co tutaj polecać albo do czego zachęcać, bo
Co prawda on ma usługi Google, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. A, bo to jest ten ubiegłoroczny model, tylko ma więcej RAM-u. Natomiast tutaj nic nowego nie ma. Nic więcej nowego. RAM-u ma. Tamten zeszłoroczny miał 2, ten ma 3. Znaczy, z tego co ja znalazłem u certyfikatorów, to jest dokładnie ten sam model, bo ten 8S też miał 3 giga RAM-u. Okej. To jest... Całkowitą masz rację, ale akurat dzisiaj pisałem o tym w odniesieniu do rynku brytyjskiego w naszym wydaniu na województwo brytyjskie. I właśnie tam było tak, że różni się od ubiegłorocznego ilością pamięci operacyjnej o jeden więcej, ale mówimy cały czas o rynku brytyjskim. I może być tak, bo prawdę mówiąc nie znalazłem wcześniejszego modelu już w sklepie brytyjskim, że po prostu na rynek brytyjski występował jeden tier pamięci i koniec, a teraz wprowadzili i mamy nowy model, ale nadal z Google. No budżetowy telefon, no co tu dużo mówić, no chyba się nie ma co rozwodzić, nie? No nie ma, bo to właściwie nie bardzo cokolwiek ciekawego. No, dla mnie 100 funciaków to jest przepłacenie za tego smartfona. No trochę tak, ale bierz pod uwagę inną siłę nabywczą. Dla ciebie 100 funtów, a dla mieszkańca powiedzmy Londynu 100 funtów to jest zupełnie inne 100 funtów, nie? Myślę, że gdyby 400 zł kosztował, no góra 499, jasne, to wtedy ewentualnie, ale... Ale mam coś... Ponad 600, tak? Mam też coś bliższego na temat Honora. Bo bardzo podobny model, serio, nawet tył to powiedziałbym, że identico, tak na pierwszy rzut oka. W Rosji się pojawiło coś, co się nazywa Honor 8S Prime. Wygląda to tak mocno jakby retro, bo mamy i duży kropelkowy notch, i duży margines z logotypem pod ekranem. No ale to jest kolejna tanioszka, bo to po przeliczeniu z rubli wychodzi 513 zł, oczywiście plus VAT. I znów wracamy do tego, co powiedział Jacek. No ta cena taka sobie. No. Znaczy ja rozumiem, że odgrzewanie starych modeli to w przypadku akurat Honora Huawei to jest konieczność w tej chwili. Oni mają wyjścia, nie? Strategia. Muszą sprzedawać coś, co ma jeszcze usługi Google. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, to mi się wydaje, że to nie jest dobra polityka cenowa i że to jest jednak troszeczkę przegięcie. No zgoda. Nie można w tej chwili. Ja wiem, to jest całkiem fajny telefon na niskiej półce, ale kurczę, zeszłorocznego smartfona sprzedawać w zasadzie w takiej samej cenie, jakiej się sprzedawało. Jeszcze za Androidem 9, nie? No to jeszcze też sporo, nie? Pokazuję. Ja, nie wiem, czy klienci są na tyle naiwni, ale obawiam się, że to nie przejdzie po prostu. Może przejdzie, może nie przyjdzie. Na szczęście nie jest to problem nasz, tylko Honora i jego, że tak powiem, macierzystej firmy. I Rosjan i Brytyjczyków, bo u nas... A tak, razie... ale to tylko tych, którzy to kupią. A już widzę, jak... Znaczy ja a propos samych smartfonów nic nie mam. No to jest spokojnie. Cena. Z ceny można by było troszeczkę zejść, dlatego że zeszłoroczny model można prawdopodobnie w tej chwili kupić jednak taniej. No nadal, ale nawet jeżeli to nadal, powiedzmy to zestawienie, dajmy na to Mediateka 22 i 2 albo 3 giga RAM-u, to nie jest nic, co powiedzmy ucieszy użytkownika na dłuższą metę. Zresztą podobnie... Wiesz, na niskiej półce to jest... Nie, spoko, ale wiesz, umówmy się, że telefon z niskiej półki to nie jest coś, co kurczę daje radość z użytkowania, no. No, smutne, ale prawdziwe. No. To moglibyśmy teraz dużo pogadać, dlatego że ja na co dzień robiąc komentarze użytkowników wiem, że masa ludzi jednak nie korzysta ze smartfona na pełnej trąbie, także wykorzystują zupełnie wszystkie rzeczy, które tam są. Zobaczyłem, że jest sporo ludzi nienormalnych, podobnie jak ja, którzy wyłączają interfejsy, z których nie korzystają. Jest sporo ludzi podobnych do mnie, którzy na przykład doceniają to, że aplikacje są ubijane w tle w systemie w momencie, kiedy się z tych aplikacji nie korzysta. Także jest sporo ludzi, którzy jakby nie korzystają ze smartfona tak, że go żyłują straszliwie, natomiast potrzebują urządzenia, które jeżeli się korzysta z konkretnej opcji, działa po prostu. I tutaj powinno tak być, dlatego że Helio A22 plus 3 giga RAM to jest jeszcze taka opcja, która... No, powinno zapewnić w miarę płynne działanie stron, multimediów i wszystkiego innego. No tak, ale mówię, no zapewni powiedzmy
działanie. O, ale... Czy tutaj najsłabszym elementem jest bateria, bo w tym 8S to jest tylko 3000 mAh, także tutaj może być największy ząb. Ten Prime ma niewiele większą, także na jedno wychodzi. Dobra, nie męczmy, chociaż nie, no jeszcze musimy tą niską półkę pomęczyć, kurczę, bo jeszcze mamy Samsunga, nie? To, że Indie, tak? No, Indie tym razem. M11 India się pokazał, ale myśmy o nim gadali. No tak, o 11 gadaliśmy, możemy o M01 pogadać. Właśnie. Rodzaj nowego oznaczenia Samsunga i niska półka, ale okej. Okay, no, ale przynajmniej z większym akumulatorem, bo tu już mamy akumulator 4000, więc no, o tyle jest lepiej. Ale reszta to dalej budżet, no bo Snapdragon 439, 3 plus 32 giga RAM-u, ekran HD plus przy 5,7 cala, więc no to też nie jest jakiś tam super hiper ten wyświetlacz. Nie, to jest bardzo, bardzo podobne do Honorów. No tutaj mamy Snapdragona 439, tak, także jest o tyle fajnie. RAM jest też bardzo podobny, bo to jest też 3 giga. Bateryjka jest lepsza, a całość też w kwocie 600, 600 zł, znaczy, mówiąc 600, w przeliczeniu z rupii indyjskich, żeby u nas kupować. Także, okej, okay, no, można. Niska półka, którą można kupić i można używać jeszcze co najmniej przez rok pewnie. Dopóki twórcy aplikacji nie zepsują po raz kolejny aplikacji, dopóki nie dowalą kolejnych bibliotek, które będą wymagały na przykład minimum 4 giga RAM. Fakt. No i tu masz rację. No ja tak się skrzywiłem, bo jeszcze mamy, kurczę, jeszcze zostańmy na tej dolnej półce przez moment. W Polsce. Hammer jest nowy. Hammer Iron 3, ale teraz jest z LTE. Ulepszyli go o tyle, że właśnie dodali LTE, dodali NFC, ale nadal jest, powiedzmy, to taka raczej pancerniak dla, powiedzmy, mniej wymagającego użytkownika. MediaTek 6763, pamięć 3 plus 32. No i w zasadzie tyle, co można powiedzieć. Ekran 5,5 cala HD+, z Gorilla Glass 3, aparaty 13 plus 5. No i do tego niezły akumulator, 4400. No i tak jak wspomniałem, jeszcze jest NFC, ale Android 9.0. I cena 700 zł. No. Zwróciłem im wczoraj uwagę, dlatego że były spore rozbieżności w dwóch punktach specyfikacji pomiędzy tym, co podawali w specyfikacji u siebie na stronie i w specyfikacji w sklepie i w instrukcji obsługi jeszcze. Żebyście wiedzieli, bo wczoraj jakby pytałem u źródła, po pierwsze podawana była rozbieżna pamięć, czy rozbieżna pojemność najwyższa kart pamięci. Było 32 i 128 giga, co jest zabawne na tej samej stronie i właściwie jedno niżej od dwie linijki od drugiego. Wczoraj się dowiedziałem, że smartfon powinien obsługiwać bez problemu karty 128 giga. To jest jedna rzecz. Druga rzecz z kolei, były również pewne rozbieżności i tutaj już były poważne, dlatego że to były rozbieżności w instrukcji obsługi i w tym, co było na stronie i w sklepie. Tak jak Adaś powiedział, jakby jest podawane w oficjalnych danych 13 z tyłu, plus 5 z przodu, ale tam z tyłu widać dwa oczka. I to drugie oczko, jak się wczoraj dowiedziałem, nie jest zaślepką, tylko jest rzeczywiście drugim aparatem fałga po prostu, tak? Czyli jednak są dwa aparaty z tyłu. Mówmy się, że może lepiej, że się tym nie chwalą. To jest jedna rzecz. Znaczy nie, no nie można nie podawać specyfikacji drugiego aparatu, jeżeli jest drugi aparat. No można sobie nie podać rozdzielczości ewentualnie, ale tutaj w ogóle nie było informacji o drugim aparacie z tyłu. Natomiast druga rzecz jest taka, że w instrukcji obsługi, jeżeli znajdziecie, co prawda obiecali, że poprawią jak najszybciej, ale tam są aparaty 8 z tyłu wpisane w instrukcji i 2 z przodu. W związku z tym są zaniżone dane. Myślałem, że to może interpolacja albo coś z tych rzeczy, ale wczoraj MyPhone odpowiedział, właściwie MPTech odpowiedział, no, że jedno... machnęli po prostu w druku. Plus 0,3, a z przodu 5. Znaczy tak, mnie to troszeczkę irytuje, dlatego że przygotowanie, ja rozumiem, że przygotowanie smartfona do premiery wymaga sporo pracy i czasu. Ale MPTech nie robi tego, nie wydają co tydzień nowego smartfona, czy co miesiąc nawet nowego smartfona.
W związku z tym naprawdę troszkę mnie zaczyna mierzić, dlatego że to jest któryś z kolei przypadek, gdzie są różnice. Mnie to absolutnie nie interesuje. Ja akurat nie kupuję smartfonów tej marki, natomiast irytuje mnie to jakby w odbiorze użytkownika, który wchodzi, czyta specyfikację i kurczę, nie jest się w stanie dowiedzieć prawdziwych informacji na temat urządzenia, które ewentualnie chciałby zakupić. To jest irytujące. No ale... ale cóż, no tak jest. Ja akurat tutaj nie chcę jeździć po MPTech-u, bo to nie jest jedna marka, która robi coś takiego. Może by w końcu ogarnęli się trochę. Niemniej skoro wspominamy już smartfona, to trzeba również wspomnieć o tym, dlatego, że możliwe, że już ktoś spojrzał do danych i ma błędne przekonanie o tym smartfonie. To jest fajny smartfon, który ma podwyższone odporności, które do tego w tej... No, to jest główna cecha. LTE. Natomiast, no kurczę, no jak podajemy specyfikacje, to robimy to rzetelnie po prostu, a nie robimy błędy w zależności od tego, gdzie... Tak, ja myślę, że po prostu ktoś to przeoczył, bo powiem Ci tak, ja mam takie może przekonanie, że ten smartfon to się nie kupuje po prostu wertując specyfikacje i się zastanawiając nad nim, tylko o, patrzymy, kosztuje tyle i jest wodoszczelny i taki trudny do rozwalenia, dobra, kupuję. A nie skupiamy się na takich niuansach jak dodatkowy aparat, czy który i tak nic nie daje. Czy... Adam, ale ja rozumiem, jakby... słuchaj, ja rozumiem takie podejście kupującego. Klient ma do tego prawo, ma prawo do pewnie... takiego podejścia, ma prawo kupować dlatego, że obudowa jest kwiatki, dlatego, że jest dioda powiadomień, że nie wiem, pasują mu aparaty albo wygląd, albo jeszcze coś innego. Spoko. Okay. Producent powinien podawać rzetelne dane. Powinien, ale dobrze wiesz, że jest inaczej, świata nie naprawimy. Próbowaliśmy nieraz, pamiętasz? No. Dobra, to zamiast naprawiać świat, jeszcze może o czymś opowiedzmy ludziom, co? Mnie zostały jeszcze dwa Axony. Axon 11 i Axon 11 SE. No. Jeden w Chinach, drugi w Europie. No zgadza się. W zasadzie, no to co? Ten 11 SE też już... Kurczę, on tam się pojawiał i znikał, bo był taki model swego czasu w Japonii, bardzo, bardzo zbliżony w zasadzie, nie? To ma wyświetlaczek 6,5 cala, mniej więcej LTPS-ową matrycę, Full HD, rozdzielczość z plusem, z przodu dziurka, procesor Dimensity 800, 128 flesza plus 6 RAM-u, baterika 4000, standardowa i z tyłu standard dzisiejszy na średnią półkę, czyli 48 plus 8 plus 2 plus 2, ósemka szeroka, dwie dwójki i słuchajcie, w przeliczeniu z juanów to by było na polskie 1430 zł z VAT-em. Tak, czyli tani sposób na 5G. Jeszcze dodam, bo kurczę, prawdę mówiąc nie dotarło do mnie, czy powiedziałeś o akumulatorze, bateryjka 4000 mAh, sympatycznie też i nagłośnienie DTS:X Ultra. No i jedyne, co mnie tak, kurczę, w tym telefonie bije, dziwne to, że dali normalny, zwykły, taki staromodny, dawny czytnik linii papilarnych i nie dali go chociaż na boku, żeby było bardziej modniej, nowocześniej trochę. No ale to jest ZTE, więc powiedzmy tego nie ogarniemy też, nie? No tak, natomiast Axon 11 jest już do kupienia w tej chwili w Europie. To jest matryca AMOLEDowa, także troszeczkę lepsza niż tej wersji SE. 6,5 cala, 6,47 dokładnie, Full HD z plusem w rozdzielczość. Tutaj mamy notcha niestety, no ale spoko, można przeboleć, bo to nie jest zła konstrukcja. Helio P70, tier pamięci identyczny jak w przypadku SE, czyli 128 flesza, 6 giga RAM-u, identyczna bateryjka 4000 mAh, identyczny układ aparatów z tyłu, bo też jest 48822, z tym, że z przodu tutaj jest 20 megapikseli, tam było 16 megapikseli. I z euro przeliczając, w euro kosztuje 350. Natomiast przeliczając euro na polskie byłoby około 1530 zł. Tak to zgadza się. I zabawne jest to, że tenże Axon 11 występuje zarówno w wariancie 5G, jak i 4G, bo to też musicie uważać, bo po prostu Axon 5G to się nazywa Axon 11 5G, a jak spotkacie nazwę Axon 11, to
to żebyście się przypadkiem nie nacięli, czy to jest, sprawdźcie, czy to jest ten 4G, czy to jest 5G, bo i tak widziałem go nazwanego i tak, więc ciężko, a macie podlinkowany news, gdzie znajdziecie porównanie tych dwóch modeli, więc jednym kliknięciem możecie sobie od razu wyświetlić, czymże one się różnią. W tej chwili 5G to u nas, umówmy się, jeszcze jest pieśń przyszłości, ale w przyszłym roku już można pożałować, tak, że się nie... to jest to, że właśnie może ktoś, a może ktoś będzie miał okazję kupić go po taniości czy coś, no to po prostu uprzedzam, że taka ewentualność również istnieje i może ten telefon być wcale nie w 5G, chociaż nazwę ma praktycznie identyczną, a przez to, że jest nazywany i tak, i siak, no to... No, to trzeba uważać. Szkoda, bo kurde, nie lubię takich sytuacji, ale niestety czasem to się zdarza. I jeszcze mam jedną taką ciekawostkę. Tomasz. Wczoraj, proszę ja ciebie, jakoś tak już późnym popołudniem, pojawił się news o dwóch nowych Motorolach. U naszej konkurencji z USA się pojawił ten news. Powisiał przez chwilę, po czym zniknął. Więc wydaje mi się, że albo się komuś paluch na klawiaturze omsknął i puścił informację, którą dostali pod embargiem troszeczkę za wcześnie i musieli ją wyłączyć, albo to w ogóle wszystko jest pokręcone. W każdym razie dobra. Może tak. To jest news o Motorolach, które już wcześniej pojawiały się w przeciekach, bo to jest model Moto G Fast i Moto E, względnie Moto E siódmej generacji, czyli Moto E7. Oba telefony mocno budżetowe, no i ci nasi amerykańscy konkurenci, słuchajcie, opublikowali dosyć dokładne specyfikacje i całkiem ładne rendery tych telefonów, wyglądające jak producenckie, więc tu się skłaniam ku teorii, że po prostu koledzy złamali embargo i tyle. Natomiast, kurczę, no... Próbuję... Te telefony, Adam, ja te smartfony widziałem, co najmniej tą E7, to ja już ją widziałem. Tak, ja wiem, Jacku, że ją widziałeś, bo ja też nie widziałem, natomiast... Ale nie, mnie chodzi o to, że to już jest telefon, który jest na rynku pod inną nazwą po prostu. Bardzo możliwe, ale ja nie mówię, że nie, bo to wygląda, ta E7 wygląda jak telefon, który nawet chyba u nas był, czy jest, znaczy jest, przepraszam, na rynku. Próbuję o nich coś dobrego powiedzieć, bo ja, słuchajcie, wczoraj siedziałem się śmiałem, czytając specyfikację modelu, który nazywa się G-Fast. Już widzę, ja po prostu E7 mam już w katalogu po prostu. Nie, dlatego mówię, jest... Ale nieoficjalnie. ...sytuacja, no właśnie. Oficjalnie, nieoficjalnie. Oficjalnie producent się od tych telefonów odciął, bo wczoraj grzecznie zapytałem i uprzejmie europejskiego PR-u. No, uzyskałem odpowiedź, że oni nic na ten temat nie wiedzą i tego jeszcze nie ma oficjalnie. A słuchajcie, telefon nazywa się Fast, szybki. Snapdragon 665 i 3 giga RAM-u i 32 pamięci wewnętrznej. I 6,5 HD+. Wiesz co, ja pamiętam za dawnych, dobrych czasów w Finlandii były takie zawody. Wrzucie Nokią. No. Oni tam rzucali Nokią na odległość. Wtedy jest Fast. Albo rzucali Nokią z przeszkodami i te Nokie wszystkie to wytrzymywały. One nie dosyć, że były fast, jak leciały, to jeszcze były hard do tego. No nie, tutaj jest tylko fast. Czyli na pewno, ten smartfon na pewno szybko poleci. Natomiast jako, że nie jest hard, lepiej nim nie rzucać, bo jak upadnie, to może już nie być dobrze. Dobra, jest coś nowego, coś dobrego, żebym nie powiedział, że tylko jadę po nich. Motorola G-Fast ma akumulator 4000 mAh. A ta druga, Moto E, próbuję się doczytać i kurde, oczywiście przeoczyłem tą informację. Ma jakiś akumulator. No dobra, tak próbuję z tego wybrnąć, ale tak jak Jacek powiedział, telefon jest w katalogu, tylko od razu mówię. Adam, strzel w 4000, prawdopodobnie dużo się nie pomylisz. Tak, dobra, pewnie ma coś koło 4000, tylko powtórzę, to są informacje nieoficjalne, ja tam pod tym newsem dopisałem taki disclaimer, że... Przepraszam cię bardzo, nie 4. Z tego, co ja widzę tutaj z przecieku, to wynika, że 3550. A, widzisz, no to pewnie tam w zaokrągleniu, bo pewnie przeciek, pytanie, czy podaje minimalną, czy typową wartość, ale no coś koło tego będzie. Dobra, słuchajcie, więc ja myślę, że te Motorola to pomęczymy, jak się pokażą, chociaż też pewnie nie będziemy się o nich rozgadywać, bo... No.
Dobra, bo są jakie są, no inne nie będą. Mamy coś jeszcze z ciekawostek, Jacek, na teraz, czy... Nie, to był straszliwie nudny tydzień. Ja jedyną ciekawostkę, jaką mam, to jest nudna ciekawostka, mianowicie, że chińska firma, która jako że TSMC dostało zakaz w zasadzie w handlu z Chinami i z Huawei'em, to chińska firma, która jest odpowiednikiem, produkuje półprzewodniki, zabiera się za dział swój rozwojowy. Chińczycy pompują bardzo dużo pieniędzy tam, żeby mogli produkować układy 12 nanometrów, przepraszam. Także to, ale to dla mnie ciekawostka, podejrzewam, że nikogo innego to nie bardzo. Natomiast jedna rzecz, która jakby może dotrzeć do wszystkiego, Chińczycy powinni podziękować prezydentowi Trumpowi za to, że daje kopa ich gospodarce. Rozwój napędzi. Bo zazwyczaj taki rozwój technologiczny odbywa się w czasie wojen takich prawdziwych, z czołgami, lotniskowcami, no, i tak powiedzmy, dalej. Powiedzmy, że to też jest wojna, tylko taka wojna nowych czasów. Tutaj mamy wojnę gospodarczą, która rzeczywiście da Chińczykom kopniaka wzwyż. Chińczycy rzeczywiście, tak jak do tej pory jeszcze w jakichś miejscach technologicznie byli do tyłu, nadgonią po prostu. W ciągu następnych 2 do 5 lat i przegonią chińską dominację wszędzie. Dzięki prezydentowi. Także moi drodzy, szykujcie się na chińską dominację, a na razie to dziękujemy serdecznie za to, że znów byliście z nami i znów słuchaliście nas, bo oglądacie to na co. Miłego weekendu. Słuchajcie, rozczulacie mnie po prostu, jak czytam komentarze w tydzień, to raz mi się chyba zdarzyło, rzeczywiście był jakiś festiwal agresji, ale ostatnio wszedłem i mi się japa roześmiała i mi się aż miło zrobiło, humor mi poprawiliście straszliwie. Bardzo dziękuję, że z nami jesteście, że wpadacie. Dla mnie to jest po prostu fenomen, że ktoś chce dwóch durnych facetów gadających o smartfonach tydzień w tydzień oglądać. Jesteście niesamowicie dzielni. Bez green screenów, bez kurcze przeszkadzajek, bez wynalazków w tle, nie? Ja tak samo chciałem wszystkim podziękować, bo jeszcze tutaj czasem na ten kanał jakąś recenzję popełniam. To również wam dziękuję za komentarze, bo po prostu serce rośnie i się chce robić, kurde, coś dla was, bez patrzenia na ilość łapek, ilość subów, ilość tam kasy, która wpływa, nieważne, walić to. Dla tych samych komentarzy, które piszecie, warto to robić, cholera. No naprawdę warto. Miłego weekendu wam życzymy. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że przyszły tydzień będzie krótszy. To jest dopiero informacja. Słuchajcie, za tydzień się nie widzimy. Mamy wolne, nie? Dobrze, tak? Jest wolne. No. Chyba tak. Chyba. Nie, dobra, to się widzimy za trochę dłużej, ale może dzięki temu kolejna tygodniówka będzie dłuższa i będzie więcej fajnych nowości, bo wiem, że się szykują, ale jeszcze wam nic nie mogę powiedzieć. A w tym tygodniu była brędza po prostu. No, będzie trochę lepiej. Przyszłym przynajmniej w poniedziałek, ale to zapraszam w poniedziałek po południu. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej. Cześć!